Wojna upada. Sędzia dzisiejszych zawodów, pan Artur Kuśmierz, przerywa ten wyścig. I oczywiście zapisują sędziego Kasper Werner jako sprawca przerwania biegu. Wiszącego zostaje wykluczony. Uczestnicy będą mieli szansę ponownie powalczyć już z osamotnionym Roberto Chmielem. Dobrze wystartował Oskar Polis, jednak potem gdzieś pociągnęło go na dziurze i bardzo szeroko wyniósł się, a rywale tylko mijali zawodnika w kasku czerwonym. Czekamy teraz jeszcze na Oskara Polisa. On na polu pierwszym w kasku czerwonym pojedzie z Przemysławem Portasem. On już ustawiony w kasku niebieskim i kewlarze od Rune Holdy, oczywiście przerobionym na rozmiar tego młodego zawodnika. Był napis Rune. No i oczywiście na pewno ten zawodnik chciałby porównać do sukcesów Norwega z polskim paszportem, który dzisiaj będzie bronił bar w polskim finale drużynowego Pucharu Świata Wojens. Już...